bardzo dziękuję. Jak to dumnie brzmi, Andrzej Grabowski Show. No, show niby tak. Pamiętam, jak z Januszem Lewińskim na studiach robiliśmy taki kabaret. On się nazywał Fiut. Fiut, i Lewiński zawsze mówił, że to jest skrót od moich zainteresowań w film i ewentualnie w telewizji. I tam był właśnie taki dowcip, że ktoś show, tak jakby Andrzej Grabowski show i pre-show. Ale taki bardzo wtedy był taki dowcipny, bo to jeszcze Związek Radziecki był. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie albo nie wiecie, ja tu jestem w zastępstwie. Bo tutaj miał być przed Państwem Czarek Pazura. No ale nie mógł, no jestem ja. To a propos miejsca, w którym się znajdujemy, a propos Wadowic. Proszę Państwa, zresztą nie wiem, czy wiecie, albo nie wiecie, że ja mam wiele, wiele, wiele wspólnego z Wadowicami. Może ja mniej, ale moi bracia. Mój brat Mikołaj, który tutaj kończył Liceum Wadowickie. Mój brat Wiktor, który kończył tutaj Liceum Wadowickie. Ja kończyłem Liceum w Chrzanowie tylko dlatego, że rejonizację zrobili, a do Wadowicach było lepsze liceum niż w Chrzanowie. No i ja chciałem tam jeździć, bo jest lepsze chyba jeszcze dalej, nie? No pewnie, no. No i tak dlatego też w Wadowicach nie kończyłem liceum, czego serdecznie żałuję i bardzo Państwa za to przepraszam. Proszę Państwa, ja się tak zastanawiałem, bo wiem, z czego ludzie się śmieją dzisiaj. Ale tak się zastanawiałem, z czego ludzie śmiali się na przykład 100 lat temu. Mnie tutaj na przykład 50 lat temu też stał jakiś taki gość, może niepodobny do mnie, ale stał. Może bez mikrofonu, bo nagłośnienia wtedy może jeszcze aż takiego dobrego nie było. No i stał i też zabawiał na przykład publiczność. Ten wuj to jest bardzo porządny człowiek, tylko że ma jedną wadę. Mianowicie on zapomina nazwy miejscowości, nazwy ulic, nazwiska, no ale szalenie lubi opowiadać i wobec tego szalenie nudzi, no bo ciągle zapomina. Jak ja jego widzę, to ja zawsze przychodzę na drugą stronę ulicy, ale ta cholera wzrok ma dobry, no i zawsze mnie woła, mówi, chodź tu, ja mam tobie coś bardzo ciekawego do powiedzenia. Ja mówię, wuju kochany, ja cię przepraszam, ale ja mam bardzo pilną sprawę, mnie się śpieszy. A tobie cholera, mówi wuj, tobie ty się wszędzie śpieszy. Ty na własny pogrzeb się będziesz śpieszył, cholera. Ty posłuchaj, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, tobie się to może przydać. Proszę ja ciebie, idę ja sobie wczoraj ulicą, no tą cholera, jak się ona nazywa, no. No Boże drogi, no to znasz tę ulicę. Ja mówię, wuju, no nie znam, no dużo w ulicy, ulic w Krakowie. Boże drogi, trotuary ta ulica ma po obu stronach, no. Boże drogi, czy ty codziennie tą ulicą chodzisz, no jaki ty tępy jesteś, no. Ja mówię, wuju, no ale ja wieloma ulicami. Boże drogi, no przecież tramwaj tą ulicą chodzi, no. No jeszcze nie wiem, no proszę cię, no ile ja to wiem, no ta ulica, no Boże drogi, no słupy telegraficzne stoją na tej ulicy, no. No i Boże, no jak stoisz frontem do poczty, to po lewej stronie masz tę ulicę. No właśnie, no to ja tą ulicę sobie idę, proszę ciebie, patrzy się, otwarli nowy sklep, we witrynie widzę nową, bardzo tanią krawatkę, wchodzę, pytam się subiekta, ile kosztuje, on mnie nią zachwala, nagle, proszę ciebie, nie uwierzysz, ktoś mnie trąca od tyłu, ja się oglądam i stoi ten, no. Cholera jasna, no zapomniałem sobie, no. Boże drogi, no znasz go przecież, no Boże drogi, no on ma się dwie siostry. Jego starsza siostra ma tak na imię jak ta twoja młodsza. No to on wszedł, no. I jakiś taki skwaszony, proszę ja ciebie, ja się go pytam, o co chodzi, a on mi mówi, że on miał narzeczoną, a ja się pytam, dlaczego miał, co, dlaczego czas przeszły, a on mówi, a no bo ta narzeczona miała imieniny i on poprosił tą swoją starszą siostrę, co ma na imię tak jak ta twoja młodsza, żeby ona jemu poszła i kupiła jakiś prezent dla ty narzeczony. No i ona poszła do konfekcji damskiej i proszę ciebie, kupiła ty narzeczony bardzo elegancki, prawda, skórkowe, z cielęcy skórki, rękawiczki, prawda, na prezent, a sobie przy okazji kupiła te takie, te jak się one nazywają, no. Takie, co to się wciąga tak na te, no. Panie na zimę noszą takie do kolan włochate mają, no. Boże drogi, no nie wie, co panie pod spodem mają, no. Reformy kupiła, no. No i subiek zapakował dwie paczuszki, przyszła do domu i traf chciał, że zamiast tych rękawiczków on wziął te reformy damskie, proszę ciebie, i dołączył do nich list, te treści. Moja droga,
Niech ten skromny prezent będzie dowodem mojej miłości. Gdyby były za duże, to utnij troszeczkę. Panom nie pozwól się po nich całować, bo ci pobrudzą. Raz w miesiącu dobrze jest wyprać. Siostra mówiła mi, że żółte plamy najlepiej schodzą w kolorku. Nie ma programu komercyjnego czy telewizji publicznej, który nie zaczynałby się od konkursu czy quizu. Tak też zaczniemy nasze telewizyjne spotkanie, a w dalszej jego części będą i festiwale, i spotkania z ciekawymi ludźmi, czyli wszystko to, co możecie Państwo u siebie w domu na ekranach telewizorów oglądać. A dlaczego Pan z tej strony wchodzi? Proszę Pana. Ja przez kotłownię wszedłem. No proszę. Ja bym się zagrał. Bardzo się cieszę, ja to czekałam od dłuższej już chwili na kogoś, kto się zdecyduje. Proszę Pana, to będzie o teatrze. Pan szedł przed to będę wiedział, nie słyszał. Świetnie. Zaczynamy. Pierwsze pytanie naszego quizu brzmi tak. Niech się Pan skupi. O Jezus, niech się Pan nie skupia. Jak się skupiam, to mnie głowa boli. No właśnie, dlatego lepiej się Pan rozluźni. Kto powiedział, teatr mój widzę, ogromny, czas, start. Co się Pani stało? No czas Pan odmierza. Czy buzią? Budzikiem. A Pani jest budzik? Stoperek. A Pani jest na baterię czy nakręcana? Nakręcana. Ciekawe, gdzie się kluczyk wkłada.